No proszę Państwa, Warcraft 3 Reforged zapowiadało się to nieźle, nie? Ja nawet jak sobie pograłem, to uznałem całkiem spoko. Bardzo to się wpisuje w moje wspomnienia. To znaczy pamiętam tę grę dokładnie taką... na normalnym zagramy. Pamiętam tę grę dokładnie tak, jak teraz jest to pokazane. Tutaj. To jest, zawsze jest taki... Ja zawsze mam taki problem z... Ludzie mnie często proszą, ej, zagraj w jakąś starą grę, w którą się dobrze bawiłeś. Ja mówię zawsze, nie chcę sobie rujnować wspomnień. Ale zobaczmy sobie to. Niczym głupcy zaślepieni nienawiścią. Od pokoleń toczyliśmy wojny. Ja tak zapamiętałem ten trailer, że on wyglądał dokładnie tak jak tutaj. Oczywiście wyglądał zupełnie inaczej, nie? Ale tak go zapamiętałem i jakbym teraz sobie odtworzył ten oryginalny, to miałbym takie poczucie, że kurde, moja wyobraźnia i moje wspomnienia mnie oszukują. Gdyby ktoś był ciekawy, dlaczego gram z playbacku, to wyjaśniałem to na początku, ale powiem jeszcze raz. Dlatego, że łatwiej mi pogadać w takiej sytuacji. Mogę sobie poczytać czata i tak dalej. Dokładnie tak zapamiętałem te wszystkie sceny. Problem z Reforged polega jednak na tym, że to jest chyba jedyna rzecz. To jest jedyny cinematic, który został odświeżony tak naprawdę. Pozostałe zostały trochę jakby podciągnięte do wyższej rozdzielczości, ale nic tam się nie zmieniło. Nie są od nowa zrealizowane. I dlatego chyba dużo ludzi podejrzewa, że to jest jeden wielki przekręt, ten Warcraft 3 Reforged. Ale to też jest wina Blizzarda. To znaczy ja bym... Bo te zapowiedzi tej gry no, były na wyrost. To znaczy, wszyscy się spodziewali nowych cinematików, totalnie nowych. I wszyscy się spodziewali... Cutscenek wewnątrz gry też się spodziewali nowych, bo była jedna taka cutscenka pokazywana na BlizzConie. A ten cinematic to już nie jest nowy cinematic, tylko to jest odnowiony stary cinematic. To boleśnie jest to widoczne momentami. Ja też nie czynię z tego zarzutu, nie? Bo dla mnie to jest tak, że ja nie oczekiwałem zbyt wiele po tym, nie? To proszę Państwa, to jest Blizzard 2020, nie? Teraz moje oczekiwania trochę zmalały. Liczę, szczerze mówiąc, tak naprawdę mocno na Diablo 4, że będzie ciekawe. A wydaje mi się, że tutaj parę rzeczy poprawiono, że ta wrona jest od nowa zrobiona, ale ten ziomek tutaj, taki jaki był, taki jest. Ale mi miło usłyszeć te wszystkie dźwięki. Szczerze mówiąc, to mi się dosyć dobrze gra w Warcrafta 3, ponieważ teraz doskonale znam to uniwersum z World of Warcraft. Jakby rozpoznaję te krainy i... To ciekawe, bo kiedy zaczynałem grać w World of Warcraft, to nie pamiętałem tak dużo. Znaczy pamiętałem nazwy krain, pamiętałem rasy, nie? Ale trochę mi umykało lore. Teraz bardziej znam lore, więc przyjemnie mi się te misje przechodzi. Ale ja mówię, jak mówię, nie miałem oczekiwań wielkich wobec tej gry. Więc... Chociaż te cutscenki trochę mnie... Trochę mnie rozczarowują, tak delikatnie. Tylko. Można zobaczyć, jak to się zmieniło, nie? Musisz zebrać hordę i poprowadzić swój lud ku przeznaczeniu. To mi się strasznie z Diablo 2 kojarzy. No. Do Path of Exile, czy nowy trailer? Nie, nie widziałem. Jestem ciekaw tego Path of Exile 2. Ja mam taki problem z hack and slashami, że mimo wszystko jestem mocno zakochany w Diablo 3. Jak tylko dotknę jakiegokolwiek innego hack and slasha, to natychmiast wracam do Diablo 3. Po prostu nie potrafię inaczej. To już jest jakiś taki nawyk, nie wiem, instynkt. To już podświadomie działa. Dobra, zagramy sobie tę pierwszą misję. Wczytywanie. To wygląda tak ładnie, tak. To bardzo się wpisuje w moje wspomnienia. Tyle mogę powiedzieć. I to moim zdaniem wygląda ok. Nie? Chyba taki podstawowy zarzut, jeżeli chodzi o Warcraft 3 Reforged, jest taki, że cutscenki wewnątrz gry to nie był sen, młody wodzu. Też nie zostały zrealizowane jakoś z polotem. Chodź ze mną, a pokażę ci, co kryje przyszłość. Nie wiem, co to wszystko oznacza, ale jestem gotów wysłuchać. To jest tak, że ja... No nie, trudno mi powiedzieć, bo ja w zasadzie nie wiem, kto teraz tym Blizzardem rządzi i jakie może mieć intencje. Nie? No to nie jest ten Blizzard, co kiedyś. To w zasadzie dzisiejszy Blizzard i ten Blizzard sprzed 10 lat to są totalnie inni ludzie. Przewiń ekran na północ, przesuwając kursor myszy ku górnej krawędzi ekranu, aby zlokalizować... Ale dubbing moim zdaniem jest bardzo zacny. Duchy są niespokojne. Zdaje się, że też interfejs miał być zmieniony, a interfejs jest taki sam, jak był. Co mi akurat pasuje, bo się idealnie tu mieszczę. Tutaj. Ale jest... bardzo dużo zajmuje miejsca na ekranie. Nie? Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem po odpaleniu gry, to szukałem opcji zmniejszenia tego interfejsu. Po co mi taki kurewsko wielki interfejs? Że 1/3 ekranu totalnie jest zajęta. Ale może też ludziom, którzy robili Reforge, zależało bardzo na tym, żeby zachować wierność, te proporcje czy coś, nie wiem. I też pole widzenia jest strasznie malutkie, nie? Moi wojownicy. Jesteśmy na twoje rozkazy, wodzu! Teraz wydaj jednostkom rozkaz przejścia do następnego sztandaru. Za... No więc nie wiem. Ja tak, jakbyśmy rozmawiali o tej grze przed tą taką głośną krytyką, to pewnie bym nie zwrócił uwagi na te rzeczy. No uznałbym, okej, Reforge wygląda tak, jak się spodziewałem, że będzie wyglądać. Nie? Natomiast problem jest taki, że dużo ludzi oczekiwało znacznie więcej po tej grze. Że widziałem na przykład zestawienie cinematika, znaczy cutscenek właśnie, o których mówiłem. Zestawienie cutscenki z Artasem, z Gamescomu, znaczy z Blizzconu i z gry, że totalnie jest inne. Że widać było, że tam dużo pracy zostało włożone, żeby te cutscenki poprawić, żeby były fajne, ciekawe, a potem ostatecznie pozostawiono takie, jakie no bez polotu, nie? Jakby dużo pracy włożonej w tę grę już wcześniej zostało skasowane i zrobiono po najmniejszej linii oporu. Nie mogę oddalić kamery. To jest maks, co się da zrobić. Nie można. Ja też zacząłem odsuwać tę kamerę. Nie? Ale pole widzenia jest takie, jakie jest. Bohaterowie mogą zdobywać doświadczenie, dzięki któremu z czasem stają się niewiarygodnie potężni. Ale tak, ja tak jakby mówię, no, oryginalnie mi to nie przeszkadzało, bo tak pamiętałem Warcrafta 3. Dokładnie tak go pamiętam. Ale chyba nie o to chodziło, nie? Ja myślę, że w ogóle pomysł był taki pierwotnie, żeby to zrobić lepsze, ciekawsze, bo to lepsze, bo to jest ta sama gra, nie? Ciekawsze, żeby dostosować do współczesnych standardów i żeby trochę scena esportowa się rozwinęła, bo wydaje mi się, że dosyć długo się grało w Warcrafta 3. tak esportowo. Wiadomo, że StarCraft był takim zarzewiem tego esportu, ale myślałem, że taki cel będzie tutaj Blizzardowi przyświecał, że zrobimy tę grę na nowo, z wykorzystaniem poprzednich mechanik, ale ulepszonych, żeby ludzie jakby wrócili i mieli, nie wiem. A potem mam takie wrażenie, że jakby nowy człowiek przyszedł i powiedział, nie podoba mi się ten pomysł. Nie robimy tego. Wydajcie to, co tu macie, okej? Ale nie podoba mi się ten pierwotny. Jakby nowy szef przyszedł, który uznał, że ten stary pomysł nie do końca. Bohatera, która niezbędna jest do korzystania. Ale też zastanawiam się, czy ludzie, którzy już kończyli ten projekt, czy mieli takie przemyślenia, o kurde, to się nie spodoba. O, to będzie wtopa. Ja myślę, że nie było takich. Ja myślę, że mocno są zaskoczeni ludzie z Blizzarda tym odbiorem. A może nie? Znaczy to jest remaster, nie? No to... On nie musi lepiej wyglądać, ja też nie mam takiej potrzeby, nie czuję, żeby to musiało lepiej wyglądać. Strzeżcie się, wojownicy. Niech zmrok nie stępi. Niewątpliwie oczekiwania były spore wobec tej gry. Wiecie, to jest też tak, że czasami warto, nie wiem, warto to przepuścić przez community. Pamiętacie, jak była afera z Soniciem, nie? Że Sonic się bardzo nie spodobał ludziom. I totalnie został zmieniony. I potem kolejne trailery się cieszyły sporym zainteresowaniem. I myślę sobie, że no, nie najgorzej by było, gdyby, nie wiem, jakieś demo powstało najpierw. Jakby Blizzard... Bo możemy od razu zakładać, że ludzie z Blizzarda mieli złe intencje. To znaczy, że chcieli wypuścić produkt w takiej formie i chcieli go sprzedać i zarobić na tym kasę i mieć w dupie, nie? Ale może tak nie było. Może chcieli zrobić jak najlepiej, tylko brakowało im feedbacku. Tak. Za honor. Nie wiem. Ondabu. Podobna, chociaż nie analogiczna sytuacja była z tym. Z Warhammer Dawn of War. Moim zdaniem Dawn of War 2 było dużo lepsze od trójki. Dużo lepsze. Trójka mi się strasznie nie podobała. A Dawn of War 2 to jest jedna z moich ulubionych gier. No ale tak mówię, tam Reforged trochę wzbudza moje takie... O, to jest maksymalne zbliżenie kamery, nie? A to jest maksymalne oddalenie. Tak. Za honor. Ale to jest... Myślę, że to się będzie często zdarzało, że... To, co mówiłem, że Konami zrobiło świetną robotę z Resident Evil 2, z takim totalnym remake'iem, remasterem do potęgi, nie? I że to jest taki... że to może się cieszyć dużym zainteresowaniem. Teraz się mówi o tym, że elektronicy, to też będziemy z Borysem gadali w weekend, że Electronic Arts zaczyna myśleć o remasterach, że myślą o tym, żeby zrobić Kotora. I mam nadzieję, że... Znaczy to jest Electronic Arts, nie? Więc też nie oczekuję zbyt wiele, ale może podejmą trud i zrobią tego remastera naprawdę... Jak się nazywa? Bo remaster to jest po prostu podniesienie tekstur, podniesienie rozdzielczości, takie najprostsze możliwe poprawienie gry. Natomiast to, co zrobiło Konami z Resident Evil, to był remake? Nie mam pojęcia. Czymś innym. Więc... że widziałem przyszłość i wielki płonący cień, który nadciąga, aby pochłonąć ten świat. No ale no, prawa do Star Wars Knights of the Old Republic ma Electronic Arts, więc tylko oni mogą to zrobić. A reboot, to jest dobry... Reboot, rework, no. No więc... Ale zwróćcie uwagę, że ostatnie Star Wars Jedi The Fallen Order przyjął się bardzo, bardzo pozytywnie. Ludzie się świetnie bawili. Ja mniej. Nie jestem tak super zachwycony tym. Ale okej. Cieszę się, że ten projekt został tak zrobiony. No i może elektronicy pójdą po rozum do głowy i uznają, że jednak gry single player nadal warto robić. No, może Star Wars było takim przebudzeniem trochę. Przebudzenie mocy. Przebudzenie Electronic Arts. Może staną po jasnej stronie mocy. Ja mam takie przekonanie, że Ze Star Warsem Electronic Arts ma tyle tylko wspólnego, że stoi po ciemnej stronie mocy, nie?